Szanowni Państwo, ponad 1/4 populacji naszego społeczeństwa to seniorki i seniorzy. Tak naprawdę każdy z nas prędzej czy później seniorką i seniorem pozostanie. Starzejące się społeczeństwo to ogromne wyzwanie dla każdego państwa i dla każdego społeczeństwa, również naszego. Dlatego polityka senioralna musi być jednym z priorytetów rządu. I jest. Przypomnę, że pan premier Donald Tusk powołał panią minister, konstytucyjną minister Marzenę Okła-Drewnowicz, aby nad pracami senioralnymi, z seniorami pracowała. No i tak się dzieje. Działalność państwa musi się opierać przede wszystkim na dwóch kierunkach. Po pierwsze na kierunku takim wspierającym, a drugim kierunkiem to jest kierunek aktywizujący seniorów. Dlatego też dzisiaj wszyscy, jak tutaj stoimy z państwem, współorganizujemy senioralną konferencję Polska Seniora Nowe Otwarcie. Zaczynamy o godzinie 12 i już teraz wszystkich państw, którzy nas oglądacie, którzy nas słuchacie, zapraszamy na transmisję online, bo wiele się będzie działo. Są z nami tutaj członkowie Rady do Spraw Polityki Senioralnej, ale także prezeska Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. I to właśnie pani prezes pierwszej chciałabym na naszej konferencji oddać głos. Pani Krystyna Lewkowicz. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, tam gdzie się mówi o aktywności seniorów i tam gdzie się mówi o aktywności na rzecz seniorów, nieodłącznie musimy porozmawiać o wolontariacie. To jest instytucja wspaniała, jednak wymagająca również wsparcia, szkolenia, werbunku, agitacji, jeśli chodzi o tę tematykę, nadzoru, a wreszcie rozliczenia i jakiegoś podziękowania za tę pracę. To jest proces dosyć złożony i Uniwersytety Trzeciego Wieku, które mam zaszczyt reprezentować, są bardzo dobrym przykładem tego wolontariatu i senioralnego, i tych osób, które pracują na rzecz osób starszych. Za chwilę na konferencji będziemy o tym szerzej dyskutować i serdecznie Państwa do tego zapraszam. Dziękuję bardzo. A ja serdecznie zapraszam panią profesor Martę Podchorecką, przewodniczącą Rady do Spraw Seniorów. Szanowni Państwo, mam przyjemność przewodniczyć Radzie do Spraw Polityki Senioralnej. Jest to grupa 30 osób z wykształceniem w różnych obszarach, z różnymi doświadczeniami i jest to Rada Międzypokoleniowa. Dziś Państwu zaprezentujemy naszą wizję tych celów bliższych i dalszych, bo myślimy o seniorach obecnych, czyli o około 25% osób starszych, które obecnie stanowią populację Polski, ale też myślimy o tym, że w 2050 roku 40% z nas to będą seniorzy. Do zobaczenia na konferencji. I profesor Piotr Błędowski, gerontolog, wiceprzewodniczący Rad. Proszę Państwa, jako polityk społeczny, ekonomista i gerontolog mogę z przekonaniem powiedzieć, że usługi społeczne są jednym z tych elementów, właściwie instrumentów, narzędzi polityki senioralnej, które są najważniejsze, a jednocześnie niedostatecznie wykorzystane. Traktuję jako ważne zadanie, wręcz wyzwanie dla Rady Polityki Senioralnej przygotowanie takiego programu, który będzie pozwalał na to, żeby usługi w skali lokalnej były rozwijane na takich zasadach, które będą sprzyjały osobom starszym. Jest z nami również pan mecenas Michał Modro, radca prawny, również wiceprzewodniczący Rady. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja przypomnę, że my od 1 stycznia 2025 roku będziemy obejmować przewodnictwo w Unii Europejskiej i jednym z priorytetów tej polityki naszej, tego przewodnictwa, będzie polityka senioralna. W związku z tym mam nadzieję, że dzisiaj też porozmawiamy o tym na konferencji, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam, o tym, jak do tej prezydencji w Unii Europejskiej się przygotować. Dziękuję i zapraszam na konferencję. I jeszcze Agnieszka Jaworska-Martycz, menadżerka, sekretarz Rady do Spraw Polityki Senioralnej.
Dzień dobry, Agnieszka Jaworska-Martycz. Więc myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że Rada, praca naszej Rady, pani minister do spraw polityki senioralnej, pierwszy raz powołanego urzędu i całego rządu, ma zmierzać do tego, żeby stymulować i umożliwiać partycypację, aktywizację seniorów w zakresie zawodowym, w zakresie pracy społecznej. I jest to temat kluczowy dla nas dzisiaj, patrząc właśnie na demografię i na to, że struktura demograficzna, struktura wiekowa Polaków zmienia się w kierunku właśnie tej grupy dojrzałej. Edukacja, profilaktyka, zmiana modelu życia na rzecz starania się o to, aby żyć dłużej w dobrej formie, to nie jest tylko wartość osobista, społeczna i publiczna, ale to są konkretne optymalizacje kosztów w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej. I w tym kierunku chcemy w ramach naszej Rady działać i tegoż zespołu, który mam nadzieję, że będę miała przyjemność reprezentować. Bardzo dziękuję. I teraz ta, która jest głosem seniorek i seniorów w rządzie, pani minister Marzena Okła-Drewnowicz. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Szanowni państwo, polityka społeczna jest ogromnym wyzwaniem, ale też jest bardzo wdzięczna i bardzo piękna, pod warunkiem, że tworzy się ją ze wspaniałymi ludźmi, że stawia się na dialog, rozmowę i konsultacje. I ja, kładąc fundamenty pod tę całościową politykę senioralną, postawiłam przede wszystkim na ludzi i ten dialog. Dlatego przy Urzędzie Ministra do Spraw Polityki Senioralnej powołałam Radę do Spraw Polityki Senioralnej, do Spraw Seniorów. Tutaj na tej konferencji są przedstawiciele tej Rady, którzy tworzą prezydium. Ludzie zaangażowani, z ogromnym doświadczeniem, na pewno eksperci, jeśli chodzi o politykę senioralną, ale też pełni dobrych emocji i serca, które wkładają absolutnie wolontarystycznie w to wspólne nasze dzieło. Dialog jest fundamentem. Dlatego dzisiaj na konferencji, która zaraz się rozpocznie, tutaj w gmachu Sejmu, który jest tak dziś pięknie otwarty dla osób starszych, będziemy mówić o tym, jak polityka senioralna wspólnie właśnie tworzona z osobami starszymi powinna wyglądać. Otwierając też, ogłaszając nabór do Rady Polityki Senioralnej, myślałam, że zgłosi się kilkadziesiąt osób, że tak naprawdę może to będzie 15 osób, może 30 maksymalnie w tej Radzie i tak w zarządzeniu ta liczba była określona. Ku mojemu wielkiemu zdumieniu do Rady tej zgłosiło się 173 osoby, a miejsc było tylko 30. Więc dzisiaj na to spotkanie, które zaraz się odbędzie, zaprosiliśmy wszystkich, również tych, którzy wtedy aplikowali do tej Rady, ale nie mogliśmy wszystkich do tej Rady zaprosić. Ale też wiedzieliśmy, że nie możemy tego ogromnego potencjału stracić. Musimy go wspólnie zagospodarować w naszym wspólnym celu i interesie. Dlatego celem też dzisiejszego spotkania, dzisiejszej konferencji na sali kolumnowej jest z jednej strony mówienie o kierunkach polityki senioralnej, ale też z drugiej strony cel jest bardzo techniczny i organizacyjny. Otóż będziemy po tym spotkaniu tworzyć takie rady wstępne, tak można powiedzieć wstępnie, takie rady na szczeblach regionalnych, które właśnie będą skupiały te osoby, które aplikowały do Rady do Spraw Polityki Senioralnej przy Ministrze do Spraw Polityki Senioralnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale tam się nie znalazły. Ale za to właśnie chcemy, żeby znalazły się w tych regionalnych radach. Na to spotkanie też są zaproszeni pełnomocnicy wojewodów do spraw seniorów i to oni właśnie w tej koncepcji będą opiekunami tych regionalnych rad. Po co to robimy? Po to, żeby tworząc tutaj różne rozwiązania na szczeblu ogólnokrajowym, mieć sieciowanych przedstawicieli polityki senioralnej, osób starszych i żebyśmy mogli dość szybko konsultować różne projekty, propozycje, ale również zbierać oddolnie te problemy, żeby ten przepływ informacji był jak najszybszy, maksymalnie w czasie skrócony. Więc to spotkanie ma wymiar i merytoryczny, ale również i organizacyjny. Przystępujemy i do ustalania kierunków polityki społecznej w naszym kraju, ale również i sieciujemy organizacje, które zajmują się ogólnie ludzie,
organizacje czy ludzi, którzy zajmują się polityką senioralną. Bardzo Państwu dziękuję za to, że i bardzo dziękuję Pani Marszałek, że jednoczymy, czy też otwieramy wszyscy swoje podwoje, ale przede wszystkim serca do tego, żeby polityka senioralna była międzypokoleniowa i żeby też służyła srebrnej gospodarce. Wyzwanie jest ogromne, ale tak jak mówię, jesteśmy na początku drogi budowania wspólnej polityki senioralnej z seniorami dla kolejnych pokoleń, naszych dzieci i naszych wnuków. I to jest nasz największy cel. Dziękuję i w imieniu nas wszystkich zapraszam na naprawdę dobrą dyskusję. Sami się Państwo przekonacie, jak wiele jest spraw do załatwienia, ale również jak wiele jest uśmiechu, energii, zaangażowania i wiary w to, że się uda. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, we współczesnym świecie seniorkę czy seniora nie definiuje PESEL. Nie definiuje go siwy włos na skroni, nie definiuje go przejście na emeryturę, bo wszyscy kiedyś będziemy seniorami i dziś dużo podczas naszej wspólnej konferencji, podczas nowego otwarcia polityki senioralnej będziemy mówić o tej solidarności międzypokoleniowej. I raz jeszcze zapraszam wszystkich Państwa, żebyście z nami byli również podczas transmitowania naszego wydarzenia online. Startujemy o godzinie 12:00. Serdecznie zapraszamy i za już dziękujemy.